Jeżeli często masz problemy z trawieniem, to być może popełniasz kilka błędów. Do tych błędów możemy zaliczyć produkty, których nie powinno się jeść na pusty żołądek, jednak większość z nas robi to każdego dnia. Warto wiedzieć, czego nie należy spożywać na pusty żołądek, dzięki temu oszczędzisz sobie problemów, a także poprawisz komfort życia. I nie chodzi nam tutaj o niezdrowe produkty zjadane na pusty żołądek. Nawet te bardzo wartościowe i zdrowe potrafią być szkodliwe, jeżeli zjemy je w nieodpowiednim czasie. Jogurt. Dla większości z Was może to okazać się nieco dziwne, ale jogurt na pusty żołądek nie jest najlepszym pomysłem. Oczywiście nie naraża nas to na problemy z trawieniem, ale spożywając jogurt na czczo znacznie zmniejszamy jego właściwości zdrowotne. Kwas solny, który znajduje się w żołądku, zabija jogurtowe kultury bakterii, które są dla nas bardzo pożyteczne. Kawa. Większość z nas od niej zaczyna swój dzień, a to błąd. Kawa wypita na czczo silnie podrażnia żołądek, co może skutkować bólami brzucha, a w przyszłości może doprowadzić nawet wrzodów żołądka. Napoje gazowane. Słodkich napojów gazowanych najlepiej byłoby unikać całkowicie. Nawet woda gazowana pita na pusty żołądek może podrażnić żołądek i spowodować wzdęcia. Dodatkowo woda prosto z lodówki może negatywnie wpłynąć na procesy trawienne. Słodycze. Słodycze gwałtownie podnoszą poziom cukru, który w krótkim czasie gwałtownie spada. Obciąża to trzustkę i kończy się nagłymi atakami głodu. Trzeba pamiętać, że zapychając żołądek słodyczami raczej już nie znajdziemy miejsca na wartościowy posiłek. Ciasto drożdżowe i francuskie. Spożywanie na czczo produktów, które zawierają drożdże, może podrażnić żołądek i powodować wzdęcia. Kiszonki. To prawda, że kapusta czy ogórki są bardzo zdrowe, jednak nie należy ich jeść na pusty żołądek. Może skończyć się to silnym bólem brzucha i wzdęciami. Surowe warzywa. Lepiej nie zaczynać dnia od jedzenia surowych warzyw. Wymagają one sporo wysiłku, aby zostały strawione. Oczywiście nie chodzi nam tutaj o plasterek ogórka czy pomidora na kanapce. Jednak jedzenie surówek z samego rana może przyprawić nas o ból brzucha. Cytrusy. Cytrusy, mimo że są bardzo zdrowe, to nie nadają się na pierwszy posiłek. Mogą mocno podrażnić pusty żołądek, co w konsekwencji może doprowadzić do bólów brzucha, zgagi, a nawet wrzodów. Ostre potrawy. Pikantne potrawy mocno podrażniają żołądek, a także wzmagają produkcję kwasu żołądkowego. Dlatego nie poleca się ich jeść na pusty żołądek. Guma do żucia. Podczas żucia gumy jest wydzielany sok żołądkowy, który może powodować uszkodzenia błony śluzowej żołądka. Dlatego nie żuj gumy na czczo.
Może to przyczynić się do zapalenia żołądka. Tabletki przeciwbólowe. Tabletek przeciwbólowych nie należy jeść na czczo. Jeżeli wstałaś i czujesz, że musisz połknąć tabletkę, to pamiętaj, aby najpierw zjeść porządne śniadanie. Alkohol. Może dziwnie to zabrzmi, ale czasami może się zdarzyć zacząć dzień właśnie od alkoholu NP. Podczas urlopu, wakacji. Pamiętaj, aby najpierw coś zjeść, a dopiero później pić alkohol. To warto wiedzieć. Nigdy tego nie rób zaraz po przebudzeniu. Chyba większość z nas ma ustawioną TZW drzemkę w budziku na telefonie. Niestety takie drzemki rozleniwiają, dobrze wiemy, że zaraz musimy wstawać, a mimo to staramy się usnąć chociażby na te 5 czy 10 minut. Często budząc się po takiej drzemce lub kilku jesteśmy o wiele bardziej zmęczeni niż jakbyśmy wstali od razu. Nie wstawaj z łóżka byle jak wykrzyknik. Zanim się podniesiesz, przeciągnij się kilka razy. Dzięki temu po wstaniu nie będziesz się czuła jak połamana. Budząc się nie sięgaj po telefon. Większość z nas po przebudzeniu sprawdza telefon. Sprawdzamy SMS-y, czytamy maile i przeglądamy wiadomości. Po pierwsze tracisz czas, a po drugie niszczysz sobie wzrok patrząc się na świecący ekran zaraz po przebudzeniu. Postaraj się nie pić kawy w pośpiechu i do tego na czczo wykrzyknik. Zacznij dzień od śniadania, a kawę wypij dopiero po godzinie 9. Zobaczysz, że trzymając się tych wskazówek po kilku dniach zaczniesz czuć się lepiej.